A jestem w tej chwili w Szaflarach na Zakopiance. Nawigacja mnie tutaj przez Szaflary przeprowadzi w kierunku miejscowości Zaskale. Za 400 metrów skręć w prawo. Tak więc na jednym z najbliższych skrzyżowań będę skręcał w prawo. Pewnie będę przejeżdżał przez przejazd kolejowy, natomiast nie będzie to ten przejazd słynny, na którym to kilka lat temu zginęła 18-letnia zdająca egzamin. Ja jadę w ulicę Kolejową. Tutaj troszkę ciasno. Za 500 metrów skręć w lewo. Tutaj mamy stop. Aha, bo jest droga z prawej strony. A ja jadę prosto. Upewniamy się oczywiście na przejeździe, że nic nam nie nadjeżdża. Po prawej stronie stacja Szaflary. Za chwilę będę ów skręt w lewo wykonywał, o którym wspominała nawigacja chwilę temu. A więc tutaj drogą z pierwszeństwem. Skręć w lewo. I znowu jazda pod górę. Natomiast już wjeżdżam do miejscowości Zaskale, o której wspominałem jeszcze będąc na Zakopiance.